W Excelu w jednym arkuszu możesz mieć jednocześnie tylko jeden filtr na danej liście. Jeżeli chciałbyś mieć filtr na kilku listach, to możesz skorzystać z mechanizmu o nazwie tabela. Spójrz, jeżeli włączę zwykły filtr na pierwszej liście, to gdybym chciał włączyć ten też filtr na drugiej liście, ustawiłem w niej kursor, klikam w kartę dane, następnie klikam filtruj, to kliknięcie tego polecenia spowoduje wyłączenie filtra z tej pierwszej listy. Jeżeli kliknę znowu w dane filtruj, to pojawi się filtr na drugiej liście, ale na pierwszej już go nie ma. Wyłączę ten filtr i pokażę Ci, jak to obejść. Umieszczam kursor w pierwszej liście, klikam w kartę wstawianie, a następnie w polecenie przycisk tabela. Pojawi się okienko, w którym Excel oznaczy mi obszar, który ma zostać przekonwertowany na tabelę. Jeżeli ten obszar jest poprawnie zaznaczony, to klikasz przycisk OK. Tabela automatycznie włącza filtr na wszystkich kolumnach w liście. To samo zrobię na kolejnych listach, które mam w tym arkuszu. One są jeszcze dwie. Ustawiam kursor w tej drugiej, w dowolnej komórce. Mogę skorzystać również ze skrótu Ctrl-T. To jest skrót do wstawienia tabeli. Również Excel poprawnie rozpoznał obszar. Klikam przycisk OK, aby potwierdzić mój wybór. Umieszczam kursor w trzeciej liście, również Ctrl-T i klikam OK, aby zatwierdzić przekonwertowanie tego obszaru na tabelę. Zwróć uwagę, że każda z tych list, każda z tych tabel ma swoje osobne pola filtrowania. W ten sposób możesz mieć filtrów w arkuszu dowolną ilość na dowolnych listach.